24. kolejka Hummel 4. Ligi, stadion w Poniatowej. Przy mikrofonie Bartłomiej Lewtak, a przed nami starcie Stalówki, która do końca sezonu będzie musiała walczyć o utrzymanie z fantastycznie dysponowaną drużyną Lewartu. Lewartu, który poważnie myśli o mistrzostwie 4. ligi. Priorytety i sytuacja w tabeli całkowicie inna, jednak jedni i drudzy punktów potrzebują i to bardzo. Kto wyjdzie górą z tego starcia? Na ten moment ta zagadka jest tajemnicą, ale ja spróbuję ją z Państwem rozwiązać. Zagranie do Żelisko. Dobrze przyjął piłkę Żelisko, przy nim jeden z rywali, ale mamy spalonego. Starcie przyjdzie mi komentować. Olech i był groźny strzał. W koszulkach Kompanicki. Kompanicki za mocno sobie wypuścił piłkę. Sfaulowany przez Pidę. Tu będzie żółta kartka. Sędzia Jabłoński wyciąga od razu ten żółty kartonik. Nawet rozmawiając ostatnio w Lublinie, gdy transmitowaliśmy mecz, oczywiście przy Alejach Zygmuntowskich, rezerw Motoru, ale to zaraz, bo teraz Olech ma kolejną szansę po prostym błędzie Gede. Olech faulowany, tu będzie żółta kartka dla Oskara Gede. Filipczuk uderzenie, nie najlepsze, Filipczuk, oj, wysoko nad bramką. A to Stal, jeszcze tu chyba było jakieś przewinienie, uderzenie Poleszaka z dystansu, Stal na ciekawy kontratach, Wrzyszcz, uderzenie z dystansu na takiego strzału z rywalem Gąsiorowski, zejście na prawą nogę, Gąsiorowski uderzenie prosto w Podleśnego, ale to kolejny strzał celny. Tu piłkę spokojnie. Teraz ta próba dośrodkowania, ile tam było zamieszania, a wtyka i wyprowadza drużynę Lewartu na 1-0. Trochę szczęśliwie, po zamieszaniu może Lewart powiedzieć, że miał sporo szczęścia, ale w 46. minucie, w pierwszej doliczonej, pierwszej połowy tego starcia, Aleks Awtyka zdobywa bramkę dającą prowadzenie drużynie gości. Tak jest, Kompanicki, próba uderzenia, Kompanicki z problemami, Rybarczyk poprawić, a wtyka na dalszy słupek, bardzo dobre było to zagranie tego zawodnika. Żelisko, uderzenie, jakiego stwierdzenia, bo tak po prostu jest. Katuszyński, dobrze w driblingu, ratuje wszystko Podleśny. Jeszcze zaplątał się Jakubaszek z piłką w polu karnym, ale to dośrodkowanie Jakubaszka, to już bez najmniejszego problemu złapał Podleśny. Musi udowodnić, że zasługuje na wyższe miejsce i musi pokazać lepszą grę, trafić do siatki. Miałem przyjemność to spotkanie skomentować. Poleszak, wybitnie, nie wiem czy nie... uderzony w głowę, tak, przepraszam, Poleszak od razu, Żelisko, wtyka, kolejna szansa, żeby dobrze dośrodkować piłkę, jeszcze na dłuższy słupek, tam spore zamieszanie, łapie Rybarczyk, tak. Myśliwiecki na jeden kontakt z Kompanickim, mogło się to podobać, czy zdąży Kompanicki do tej piłki, zdążył, fantastyczna akcja Lewartu, Kompanicki wpada w pole karne, jeszcze zagranie do Żelisko i podwyższa Lewart na 2-0, to był kontratak, o którym mówiłem, ma kim atakować drużyna Lewartu w 72. minucie po tej akcji, Myśliwiecki, Kompanicki, wszystko finiszuje strzałem po ziemi, Żelisko, Lewart prowadzi już 2-0, a wtyka, próba uderzenia, zmylony tym rykoszetem Rybarczyk i ostatecznie szczęśliwie piłka w rękach Rybarczyka. Do prawej strony wlizło Wójtowicz, uderzenie, ale pewnie, bardzo pewnie w bramce. Jeszcze Stal, Poleszak, no niespożyte siły Poleszaka, Poleszak, dogranie w pole karne, Wrzyszcz ma dużo miejsca i mamy bramkę kontaktową dla Poniatowej, a więc dzieje się to, co powiedziałem, Stal walczy do końca, ale Stal na tym swoim obiekcie dzisiaj na to trafienie kontaktowe na pewno zasłużyła, ogromna tutaj zasługa Huberta Poleszaka, to co gra Poleszak w tym meczu, to dogranie właśnie do Wrzyszcza było palce lizać.
mówiąc o mojej dacie urodzenia, no ale teraz koszmarny błąd Żurka, trzeba wracać do defensywy, robi to Poleszak, goni Kompanickiego, ale Kompanicki jest bardzo szybki i przestrzela. Próba dośrodkowania, zaraz skończymy ten wątek, uderzenie, miał drugi raz na głowie Katuszyński piłkę do tego, żeby wpakować ją do siatki. Sposobność będzie. Dobrze teraz podanie do Kompanickiego. Kompanicki minimalnie przestrzelił. Stali Poniatowa teraz dobrze pograli w Lizło. Wstrzelenie piłki takie mocne. Władcy nie udało im się zakończyć. Pietrzyk, dobre dośrodkowanie, bardzo dobre. Mamy dośrodkowanie. Spada Jakubaszkowi ta piłka jeszcze na głowę. Angażowani w tą ostatnią akcję Poleszak. Dośrodkowanie, ale nie mija pierwszego zawodnika. No to dośrodkowanie nie wyszło. A sędzia Jakub Jabłoński kończy to spotkanie pomiędzy Stalą Poniatowa a Lewartem Lubartów. Lewart wygrywa 2-1. Jak trener ocenia postawę swojej drużyny i ogólnie całe to spotkanie? No tak, chcieliśmy w pierwszej połowie zagrać podobnie jak ze Stalą Kraśnik, nie odkrywać się od na samym początku, zagrać z kontry. Udawało nam się to przez większość pierwszej połowy. No niestety w 47 minucie jeden jedyny błąd, tak naprawdę Lewart oddał pierwszy strzał w światło bramki i tracimy bramkę do szatni. Bardzo to gdzieś tam nas zabolało, no i w szatni powiedzieliśmy sobie, że no nie mamy czego tutaj bronić już, no bo wiadomo, no przy takim wyniku 0 punktów jest, tak, także no musieliśmy się troszeczkę otworzyć, podejść wyżej, śmielej zagrać i tak zrobiliśmy w drugiej połowie. Mieliśmy więcej z gry, uważam, w drugiej połowie. Lewart też tak naprawdę z jedną kontrą wyszedł i też w drugiej połowie oddał jeden strzał w światło bramki, gdzie wpadła ta piłka na 2-0. Od momentu, kiedy strzeliliśmy na 2-1, tak naprawdę my tylko graliśmy już do końca meczu. Lewart ograniczał się tam gdzieś do bronienia własnej bramki. Szkoda, że tam ta główka Tkaczyka nie weszła. Seba Pydzin też miał na nodze piłkę. No trudno, no troszeczkę boli taka porażka, bo uważam, że z przebiegu całego spotkania nie byliśmy zespołem gorszym. Zasłużyliśmy przynajmniej na punkt. No ale trudno, no gramy dalej, jeszcze mamy 10 kolejek przed sobą, optymistycznie patrzymy do przodu i walczymy dalej. A jak trener ocenia występ swojej drużyny w tym meczu? No trudne spotkanie, ale spodziewaliśmy się Stali gdzieś na fali po wygranym tym meczu ze Stalą Kraśnik derbowym. Widzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie. Mieliśmy też swoje problemy przed tym meczem, bo pan nam Łukasz Najda w trakcie meczu, Bartek Wolski, także też niepełny skład, za kartki pauzował Kamil Zieliński, także też nie do końca byliśmy pełnym składem. Trudne spotkanie, natomiast wydawało się, że prowadzimy 2-0, kontrolujemy, co się dzieje na boisku. Później ta bramka jest, tak jakby straciliśmy kontrolę nad meczem i niepotrzebnie daliśmy Stali Poniatowa, żeby się napędziła. Natomiast mogliśmy to uspokoić, bo Mateusz Kompanicki miał sam na sam, trzeba było strzelić na 3-1 i by była spokojniejsza ta końcówka. Nie byłoby tej nerwówki właśnie. Ale tak czy inaczej chwała za, że takie mecze potrafimy wygrać, bo czy tutaj, czy na Lublinance to były trudne spotkania, a potrafiliśmy wygrać. I też, mówię, mimo jakichś tam swoich problemów. Zawsze zadaję to pytanie trenerom wszystkich drużyn z górnej części tabeli. Zapytam również trenera, czy Lewart Lubartów w tym sezonie walczy o awans do trzeciej ligi? Jaki jest cel miasta, klubu, czy po prostu na razie skupiacie się tylko na kolejnym meczu? Jak to wygląda w Lubartowie? Jaki jest cel miasta, to nie wiem. Ja mogę powiedzieć za siebie i za tą drużynę, którą prowadzę. Trudno mówić, że skupiamy się na każdym najbliższym meczu, to jest normalna rzecz, ale trudno mówić teraz, że walczymy co, o środek tabeli, czy no walczymy o wygranie tej ligi. Mamy dobry skład, dobrze to wygląda, więc chcemy wygrać, natomiast to nie jest, tak jak mówiłem wcześniej, sam w cel sobie, bo w sierpniu nie zakładaliśmy, że będziemy walczyli o awans. Po bardzo dobrej jesieni zawsze podkreślam wzmocnienia w zimie, więc czemu nie, zobaczymy, ale jak się nie uda, to też nie będziemy kruszyć kopii, natomiast tak, chcemy wygrać i gramy o zwycięstwo, no trudno, żeby tak nie było.